Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałem podać kilka mantr. Pierwsza mantra to będzie na wzmocnienie systemu odpornościowego. Druga mantra będzie na koronawirusa, żeby nie mieć koronawirusa, którą dostałem z Indii. Dlatego drodzy kochani, dzielę się z wami tymi mantrami, ponieważ mogą wam one pomóc bardzo w lepszym samopoczuciu. Wpierw wymówię mantrę, która jest na koronawirusa, która w 100% usuwa efekt tego koronawirusa. Będzie ta mantra spisana pod YouTube'em, że możecie sobie ją przepisać. Tą mantrę się intonuje z rana, jak wschodzi słońce, 108 razy. 108 razy każdy dzień się intonuje tą mantrę, patrząc w kierunku wschodnim, jak wschodzi słońce. Jak jesteśmy w domu, to w kierunku wschodnim ustawić się w pozycji jogina, w pozycji ze złożonymi nogami, w pozycji do medytacji i po prostu zacząć intonować tą mantrę. Om Namo Sri Suryaya Sastra Kirnaya Siddhi Siddhi Karaya Manvanchit Puraya Kastam Churyayam Om Hrem Suryaya Namo Namaha. Zawsze pamiętając, że twarz jest zwrócona w kierunku wschodnim. Drugą taką ciekawą mantrę, którą dostałem właśnie wczoraj, to właśnie jest mantra na system odpornościowy, żeby wzmocnić. Om Hrim Namo Loye Savasa Hanam Hunam. Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. Om Hrim Namo Loye Savasa Hunam. To jest właśnie mantra, którą się intonuje na 108 razy na poprawienie systemu odpornościowego. Możecie ją intonować nawet więcej, to nic nie szkodzi. W wolnych momentach, w wolnych chwilach możecie po prostu tę mantrę sobie powtarzać. Mantra będzie spisana pod YouTube'em, pod numerem drugim. Jeszcze chciałbym, kochani, wam podać mantrę, która jest na oczyszczenie warzyw. Tą mantrę intonuje się jeden raz przed talerzem. Wiadomo, wirus również może opadać na warzywa, na owoce, w różnych częściach świata, więc macie tą mantrę, żeby oczyścić wasze jedzenie, wymawiając tylko jeden raz. Ban yo bai bandari yo bayakal khaya khade mahefad akde apasisi jai. To jest mantra, która oczyszcza jedzenie. Możecie ją intonować przed talerzem, przed skrzynką z warzywami, które żeście zakupili. I ta mantra bardzo skutecznie oczyści wasze warzywa z wszelkich wirusów, wszelkich bakterii. Nie musicie robić, zanurzać tych warzyw w jakiejś sodzie ani nic. Po prostu dzięki wypowiedzeniu tej mantry wszystko się oczyści. To by było taki filmik z mantrami dla was, żebyście mieli też jakieś wsparcie w tych trudnych momentach, gdzie jesteśmy wszyscy w domach i możecie po prostu te mantry sobie spisać, możecie te mantry po prostu sobie wykorzystać, słuchając mojego filmiku. Także jeszcze raz was zapraszam, drodzy kochani, do zakupu Aronitu, który bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdrowie, uspokaja, relaksuje, daje jonizację ujemną, który jest bardzo zdrowy. Możecie go zakupić na linku pod YouTube'em, w sklepie internetowym lub na Allegro. Także jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam tutaj z Teneryfy i do widzenia.